jesteśmy uczennicami z klasy 5B. I ostatnio do naszej biblioteki szkolnej dotarły nowe książki. Właśnie, podstawówki. Nowa paczka z książkami. Dlatego otwieramy ją. To zaczynamy. Już wiem, dlaczego trzeba tak długo otwierać. Specjalnie foliują, żeby nikt ich nie ukradł. Widać, nie są takie super. Do was. I... Aha. Co to za... Otwieramy. Książki zostały... Ojej. No. Ojej. Okay. Tą książkę ja znam. Ostatnio ją skończyłam czytać. Ona jest bardzo fajna, wspaniała. Może samo wprowadzenie na początek może nie jest jakieś imponujące, ale później zaczyna się rozkręcać. Jest w ogóle wspaniała książka. To jest o 11-letniej dziewczynce, która wraz z dziadkiem odkrywa tak świat nauki. Podobał mi się fragment z bardzo punktualnym oposem. Bardzo fajna. Dobra, kolejna książka. Jest zafoliowana. A, to też jest super. Cztery zwykłe miski. To też znam, wspaniała. Chyba nie będziemy jej otwierać. Ale... To jest... Albo... Otwieramy? Tak. Dobra, w sumie. To jest bardzo fajna książka, bo pokazuje, że można zrobić dużo rzeczy z czterech zwykłych misek. Bardzo fajna. Taka dla dzieci, które lubią robić coś oryginalnie. Tak, ale naprawdę wspaniała. Bardzo lubię tę książkę. Cztery zwykłe miski. No i są kartonowe miski. I o, na przykład biedronki. Tutaj mamy różne pomysły. Na przykład można użyć czterech misek do liczenia. Do takich biedronek. Ogólnie do czapek i kół na przykład. Fajna. Ale w ogóle to ma jakąś taką historię, właśnie jakby opowiadaną za pomocą tych czterech misek. Bardzo fajnie. A teraz będzie coś dla fanów biura detektywistycznego Lassego i Mai. Tutaj są dwa egzemplarze wakacji z Lassem i Mają. Co się nie zgadza? Opowiadania detektywistyczne oraz mnóstwo zagadek. Super. Kolorowe obrazki w tej książce. I gra na koniec. I różne... Ojej. Takie... Chyba je przeczytam. I różne zagadkowe strony. Następna książka może się przydać na polski. Jak się nie bać gramatyki? O, tak, bardzo się. Każdy, kto boi się polskiego, niech sięgnie po tą książkę. Ja chyba sięgnę. Gramatycznych zasad kilka, by je poznać starczy chwilka. Czyli może być to rymowana książka, więc się łatwo zapamiętuje. Faktycznie, książka jest rymowana, dlatego super, będzie łatwiej ją czytać. O, ja nie mogę. O, mój ukochany autor. Tak, bardzo fajny autor. David Williams. Jego książki są genialne. Szczuroburger. A w środku darmowy hamburger. To on. Ja nie mogę. Chyba to by było... Tu mamy kupon na darmowego hamburgera. Książka opowiada o Zoe, która nie ma łatwego życia. Jej macocha jest tak leniwa, że męczy się nawet przy zmienianiu kanałów telewizyjnych. Okej. Okay. Przywódczyni szkolnego gangu wykorzystuje każdą okazję, by ją gnębić. A na dodatek podły sprzedawca burgerów, chyba na życie jej malutkiego przyjaciela, wymyślił nikczemny plan. O nie!
ktoś chce zabić jej przyjaciela. Jak tak można? Teraz jest książka Ryba na drzewie. Co? Od... Ryba na drzewie? Okej. Tak. Ale jest dość bystra, by oszukać wielu inteligentnych ludzi. Za każdym razem, kiedy trafia do nowej szkoły, w sprytny sposób ukrywa, że nie umie czytać. Wow, wow. Nie, to ja bym czytała. Kolejna książka. Davida Williamsa, ojeju. Mały miliarder. Banknot na miliard w środku. Lepiej nim nie płacić. O, ja nie mówię. Jest banknocik. Józek Burak jest najbogatszym chłopcem na świecie. Burak. Może pływać w pieniądzach, dosłownie. Ma zjeżdżalnię wodną, która prowadzi z jego sypialni wprost do ogromnego basenu. Własny tor wyścigowy w ogrodzie, kolejkę górską na tyłek domu, krokodyla. Krokodyla? W dniu 12 urodzin dostaje od taty czek na 2 miliony funtów. Wow. Ile? A prosi o jeszcze jeden prezent. Taki prawdziwy. Wow. Ja na pewno sięgnę po tą książkę. Ja też. Książka, jak wszystkie książki tego autora, ma duże obrazki. Dużo obrazków, które są dość duże. I ma duże litery i dzięki temu naprawdę jego książki się bardzo, bardzo szybko czyta. Na przykład często czytam je w 2 albo 1 dzień. A tu jest książka Mój dziadek. Znacie może tego autora? Oj, a pokaż tą ilustrację z tyłu. Bardzo ładna. To jest zegar. Tak, jakiś zegar, ale z kołami zębatymi. Wnętrze zegara, a w środku jakiś pan? O, to chyba jest książka dla trochę młodszych, bo ale obrazki są... Na całe 2 strony i jest dość mało tekstu, więc się powinno łatwo i szybko to czytać. Ale na pewno będzie bardzo fajne, bo już widzę, że tacy autorzy takie książki często są bardzo fajne. Dobra. Kolejna książka to Dwoje ludzi. O rany, jaka ilustracja. Wow. Gdy dwoje ludzi żyje razem, to jest im łatwiej, bo są razem. Jest im trudniej, bo są razem. Tak zaczyna się autorska książka Iwony Chmielewskiej. Okej. Ja bym to chętnie przeczytała. No. Jest to autorka chyba książki o tych 4 miskach. Tak. Wow, nie, ilustracje są wspaniałe. Czy to jest taki ogryzek dwoje ludzi? Daj zajrzeć. Tutaj wszędzie, jak są wyspy, to jest to jakoś połączone z człowiekiem. Jakby twarze ludzi. Pokaż. Okej. Tekstu, ale no tak. Litery są duże, tekstu jest mało, dlatego... Kolejne twarze. Czy tu wszędzie będą twarze? To są na przykład ręce. To jest bardzo artystyczna właśnie książka, tak jak ta o miskach, więc bardzo polecam. Teraz książka Serafina i czarny płaszcz. Od autora... Robert Beatty. Bardzo ładna okładka. Tak. Ale w środku są dość duże litery. Tak. Ale jest, jak widzimy, chyba mało ilustracji. Ładna okładka, ale czy taka sama treść? Dźwięk zbliżał się i zbliżał. Aż mężczyzna w czarnym płaszczu znalazł się tuż za drzwiami. Zatrzymał się, nadsłuchując. Czekając, jakby potrafił wyczuć ich obecność w pokoju. Wiedział, że tam są. Wow. Tak, ja można powiedzieć, książka taka trochę bardziej straszna, tak. Kryminalna. A teraz przejdźmy do książki. Ja do tego na pewno wrócę. Jedyny i niepowtarzalny Iwan. I tam jest słoń. Mam na imię Iwan, jestem gorylem. To nie takie proste, jak się może wydawać. Wow. Nie. Dobra, zajrzyjmy do środka. Duże litery. Tak, duże litery. Mało. Ale niestety w książce nie ma obrazków. Za to ciekawa treść o jakimś gorylu. I teraz
Mamy książkę. Wspaniałe. Kłopot. To jest. To jest bardzo. To jest Iwona Chmielewska. Czyli autorka. Ta sama autorka co. Autorka Miski. Dwoje ludzi i o tych czterech miskach. Powiem tak, czytałam tą książkę i jest bardzo fajna, bo to jest o dziewczynce, która ma kłopot, ponieważ zostawiła plamę z żelazka na ulubionym obrusie mamy. I dalej są pomysły, co ona może teraz zrobić. Na przykład nie ma na to rady, na nic się nie zdają, nawet te z internetu, taka myszka z żelazka internetowa. I albo wszystko jest kształtem żelazka. No właśnie, bo tutaj jest kościół, tu jakiś kwiat. Książka pomysłowa. Tak, bardzo fajne. O nie. Bardzo ją lubię. To nasze pudełko jest puste. O nie. Przynajmniej mamy jeszcze jedno. A do tego na pewno wciąż książki do naszej biblioteki będą zamawiane. Będą zamawiane i będziemy je mogły otwierać. Okej. Okay. Dzięki. Pa. Pa. Pa.